Dzień dobry, dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Michał Mylibuda, wójt gminy Chmielno. Dzień dobry Państwu. Od wyborów samorządowych upłynął już spory kawałek czasu. Na pewno był to czas, kiedy mógł już Pan się zaznajomić z nową funkcją. To był chyba bardzo pracowity czas. Zdecydowanie tak. Wszedłem jeszcze w okres, że tak powiem, przedświąteczny, kiedy tych spotkań kurtuazyjnych, niezwiązanych bezpośrednio z merytoryczną pracą urzędu było bardzo dużo, co też mi trochę czasu odebrało. Dodatkowo jako osoba nie sprawująca wcześniej funkcji samorządowej, no myślę, że miałem tej pracy trochę więcej, bo musiałem się wnikliwiej przyglądać cyferkom, aktom prawnym niż osoby, które objęły stanowisko wójta, a wcześniej piastowały jakieś stanowisko, czy właśnie wójta, czy sekretarza, czy zastępcy wójta, bo takich osób, jak wiemy, jest sporo. Ja jestem w zdecydowanej mniejszości. Czy te oczekiwania i wyobrażenia z czasów kampanii wyborczej miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy jest troszkę inaczej, niż Pan oczekiwał? Przyznam, że nie jestem ani pozytywnie, ani negatywnie rozczarowany. Tu duża praca niewątpliwie mojego poprzednika, który na tyle, na ile mógł, rzetelnie wprowadził mnie w arkana pracy wójta, więc to, o czym rozmawialiśmy, tego się spodziewałem i taką sytuację zastałem w urzędzie. I dzisiaj po tym malutkim kawałku czasu wie już Pan, co będzie priorytetem gminy Chmielno w 2019 roku, jeśli chodzi o działania? No w 2019 roku niewątpliwie będzie nam przyświecać hasło harmonijnego działania bez rewolucji, ponieważ tak jak już tam wcześniej wspominałem wielokrotnie, mamy plan budżetowy przyjęty w zeszłym roku, zaakceptowany przez RIO, więc nie planowałem żadnych rewolucji w tym planie. Jedyne zmiany mogą być spowodowane oszczędnościami, ponieważ jak wiemy, sytuacja finansowa wymaga ostrożności, więc realizujemy inwestycje przede wszystkim te, gdzie jest duży procent dofinansowania, a te, gdzie to dofinansowanie w jakiś sposób jest zagrożone, no, mogą nam ewentualnie z tegorocznego grafiku wypaść. Na dzień dzisiejszy widzę jedno zagrożenie. Przymierzamy się do budowy ścieżki rowerowej na trasie Łączyńska Huta, Bożestowska Huta. I tu, no nie ukrywam, że zaplanowano za mało środków w budżecie, więc gdybyśmy mieli tę inwestycję przeprowadzić, będzie się to wiązało ze zmianą planu zadłużenia na ten rok. Dlatego ja jestem tej inwestycji osobiście w tej chwili nieprzychylny. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie z lokalnej grupy działania na tą inwestycję, chciałbym, abyśmy otrzymali dofinansowanie ze starostwa, ponieważ ta ścieżka jest realizowana przy drodze powiatowej. Natomiast tego dofinansowania ze strony starostwa na dzień dzisiejszy nie ma. Nie wiem, czy jakieś rozmowy były. Ja będę te rozmowy dopiero podejmował. No i od tego też uzależniamy dalsze działania. To jest taka inwestycja, powiedzmy, najbardziej zagrożona w tym roku. Planując tę inwestycję, nikt nie patrzył na budżet i na kwoty? Dziwi mnie to. Jest zaplanowany za mały budżet. No takie są realia. Sytuacja wyniknęła. A to w takiej sytuacji czekają nas w tym roku, w tej kadencji, jakieś duże cięcia budżetowe w gminie? Raczej nie, bo ten plan na bieżący rok jest, powiedziałbym, wyważony. Zakłada 2-milionowy deficyt. Ja będę się starał ten deficyt możliwie jak najbardziej zmniejszyć. Natomiast, no tak jak mówię, na dzień dzisiejszy ta inwestycja jest zagrożona. I ja nawet chyba przychylam się ku temu, żeby ją jednak odłożyć na półkę, czy przełożyć na późniejsze lata, kiedy będziemy mieli więcej środków do wydatkowania. Będąc w temacie finansów, też chciałem zapytać, bo mówi Pan o braku rewolucji w tej kadencji, a jednocześnie będzie zmiana na stanowisku dosyć istotnym dla gminy, istotnym chyba dla nowego wójta, czyli skarbnik. Bo dobrze mieć skarbnika, który już ma rozeznanie, a tu szukamy nowego. No jedno z takich dwóch strategicznych stanowisk, można powiedzieć, z mojego punktu widzenia bardzo istotne, zwłaszcza, że obecna pani skarbnik posiada naprawdę wieloletnie doświadczenie i dużą wiedzę w zakresie prowadzenia finansów gminnych. U nas w gminie te zmiany są podyktowane względami po prostu wiekowymi.
pani skarbnik odchodzi w marcu na emeryturę i to jest jedyny powód zmiany, jaka u nas będzie musiała zafunkcjonować. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs. Wpłynęło 7 ofert. Konkurs dopiero co został zamknięty, więc będziemy z kandydatkami, bo to wszystko są panie, będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, jakiś rodzaj testu. No i postaramy się wybrać jak najlepiej dla gminy. Poza tą jedną zmianą czekają nas jeszcze jakieś zmiany kadrowe w urzędzie, w ośrodkach pomocniczych? Zdecydowanie tak, ponieważ no, mamy w gminie sporo pracowników z dużym stażem, już takim około nawet 40-letnim, więc demografia jest nieubłagana i wymusza nam te zmiany. I pomimo tego, że ja rewolucji nie planowałem... No i to takie naturalne wejście świeżej krwi. Tak, w ciągu najbliższego no, półtora roku planuje nam się zmiana no, bodajże tam 6 czy 7 stanowiskach. I to są osoby, które no, zapowiedziały lojalnie, dziękuję bardzo im za wcześniejsze uprzedzenie, że będą chciały po prostu odejść na zasłużoną emeryturę. Chciałem też zapytać o aktywizację i aktywność mieszkańców gminy Chmielno, bo niedawno otwarte zostały 2 nowe koła gospodyń wiejskich. To jest duża aktywność. Jak na tak małą gminę mamy dużo kół gospodynowych. No tak. I tu ja z chęcią wybrałem się na spotkanie, pogratulowałem naszym nowym członkiniom. Bardzo się cieszę, że jesteśmy gminą z niewielką ilością sołectw, bo tych sołectw jest 10. W 5 sołectwach mamy już koła gospodyń wiejskich, więc no, gorąco zachęcam kolejne kandydatki. Mamy dużą wieś Miechucino, gdzie jeszcze nie ma koła gospodyń wiejskich, ale zachęcam oczywiście 5 pozostałych sołectw, żeby te koła zafunkcjonowały, bo to jest element integracji, oczywiście aktywizacji życia społecznego i, no i mamy zawsze dodatkową możliwość gdzieś się pokazać, zareklamować gminę czy sołectwo określone. Jednym z takich głównych sytuacji, znaków, które wyróżniały poprzednią kadencję, było właśnie to otwarcie na organizacje pozarządowe. W tej kadencji czeka nas dalej takie otwarcie, w sensie będzie ta współpraca z organizacjami. Tak, oczywiście. Dopiero co rozstrzygnęliśmy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Pieniążki zostały rozdysponowane, no myślę, że w sposób optymalny, ponieważ jakieś tam 1 czy 2 wnioski z przyczyn formalnych nie zostały uwzględnione, bo po prostu zostały źle złożone, źle wypełnione. Natomiast staraliśmy się każdemu na miarę jego potrzeb te środki zapewnić, w ramach oczywiście krótkiej kołderki, którą mamy, bo budżet 80 tysięcy nie jest powalający. Ale myślę, że podzieliliśmy te pieniążki najlepiej, jak mogliśmy. Mówimy o świeżej krwi, ale nie wolno zapomnieć o Radzie Gminy, która też jest bardzo nowa. No, twarzy mamy bardzo dużo, nowych radnych. Jak ta współpraca dzisiaj wygląda z radnymi? Jest taka chęć współpracy? Nie chcę zapeszać, ale aż za dobrze. Mamy bardzo zgodną radę, która no, pracuje w sposób merytoryczny. Widzimy to też bo Państwo powiedzmy przychodzicie na sesję, widzicie, co się dzieje na sesji. Ja uczestniczyłem w 3 zebraniach komisji przed sesją Rady. No i widzę po pracy na komisji, że przeważa zdecydowanie dobra wola, chęć merytorycznego poznania tematu. Także to co na razie widzę w Radzie, zapowiada nam bardzo dobrą, porządną, merytoryczną kadencję. A gdzieś w tym wszystkim, bo mówimy o świeżej krwi w urzędzie, świeżej krwi wśród radnych, pan też pierwszy raz piastuje takie stanowisko. Brakuje gdzieś w tym wszystkim osób doświadczonych? Czy to wsparcie jest z zewnątrz? Osoby doświadczone są oczywiście, ponieważ w urzędzie mamy i w Radzie mamy osoby doświadczone. Tak, jednak to już jest dzisiaj zdecydowana mniejszość. Tak, natomiast cała sztuka polega na tym, żeby stworzyć tą mieszankę wybuchową, rutynę z młodością i do tego dążymy. Bardzo dziękuję najmocniej za rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem był pan Michał Mielibuda, wójt gminy Chmielno. Dziękuję bardzo.